Cześć, tu Oluś i dzisiaj ze mną... Tatuś! Ale to nie jest Oluś i Tatuś kanał, tylko Olek i Świat Rzeczy! Dzisiaj z nami Świnka Halinka. Świnka Halinka? Ale Świnka Halinka! Robi auczka! Dobrze, że czysta podłoga. Dobra. Co dzisiaj, Olusiu, na twoim kanale otwieramy? Dzisiaj otwieramy Dino Gold. Dwa pudełka w sensie. Jedno takie małe, drugie duże. Czyli jest jeden mini zestaw, jeden średni. Nie macać, tylko znaczy, maczać. W wodzie, nie wiem, czy widzieliście filmik na kanale poda. Olusia, Tatusia. Teraz tata mi poda moje tak. Przyrzędy. I daj tabletki. Dobrze, nie wiem, proszę. Nie wiem, po co mi tabletki. To są klocki, okay. Tak? A drugie przyrzędy? No zaraz, a no jeszcze. Nie, to jak będziemy już odpakowywać, wiecie. Dobra. Będzie a gdzie masz piłę? Już gdzieś posiałeś piłę. Miałeś piłę, chodziłeś z nią i piłowałeś i odcinek zaczynamy nagrywać, a ty nie masz piły. Tam jest chyba. Gdzie tam? Ja nie widzę piły. Zaraz wracamy. 5 minutes later. Piła znaleziona. Olusiu, proszę na początek pozwolić, że to już odpieczętuję, żeby i włożyć. Tak, i zobaczymy, a czy... A ja już to będę. Bo nie wiem, czy kojarzycie, tylko powiem, Olusiu, to, że to jest woda po czyszczeniu z Treasure X robotów ze rdzy. I jesteśmy ciekawi, czy ta skamielina nabierze trochę barw takich złotawych. Tak, Olusiu? A ja już otwieram to małe. Dobrze, ty otwieraj to małe. Jak już otworzę to małe, to będę zakładać rękawiczki. Dobrze. Potrzebuję narzędzia jakieś. A, tu są przecież narzędzia. Zaraz. I jeszcze w twoim powinno być narzędzie. No w moim jest. Jeszcze specjalne takie do otwierania no, tego. No, też jest. Tutaj mamy narzędzie, ja już wyjmę. Tutaj jest podane, że 30 sekund pod wodą, ale my tutaj mamy instrukcję. Widzicie, widzowie? Dobra, ja wkładam. Zobaczcie, zobaczymy, czy nabierze barw. Tutaj mamy złoty. Niech się moczy. I tutaj mamy to, co będziemy niszczyć. Dobra, to najpierw ten mniejszy zestaw otwórz. Ja już muszę zakładać rękawiczki. A dlaczego? Co masz, slajma? A nie. No nie, w sensie... A tu też jest do moczenia. Nie, tu nie trzeba moczyć. Trzeba, no też jest. 30 sekund. Musimy. No jak tam to wiesz, jak chcesz. My też na swoim kanale to odpakowaliśmy, wpadnijcie sobie na nasz kanał Oluś i Tatuś. Odpakowaliśmy takie trzy duże i takie trzy małe. I tam nie moczyliśmy małych. Małych nie moczyliśmy? Mhm. Ale długo nam szło otwieranie. Nie mogę założyć ten policzek. Zaraz ci pomogę, młody padawanie. Nie wiem i też na którą rękę. Obojętny to jest. Obojętny to jest, bo dobra. Możesz przekręcić rękawicę po prostu. Dobra. Czyli rozumiem, że mały bez namaczania, tak? Tak, małe nie namaczamy. Na pewno przyda ci się piła. Daj, kochanie, ja ci rozciągnę. Oluś, działaj! Najpierw... O, dobra, tym. Poczekaj, może zmontujemy to całe? Czy chcesz co? Tak? No bo to nie zmontowałem, bo tu montujemy z trzech części w tym średnim zestawie. Dobra. Tak? I będziesz mógł sobie przekręcać. To no to ja zmontuję. Na razie tym. Albo piłam, ja piłam. No nie, trzy, to nie jest od tego. Trzy. Poczekaj, bo tu coś... O, to jest. Nie, trzy, to też nie jest to. Trzy, cztery. Piłuj. Wow. Jak to się piłuje. Weź troszeczkę dalej, uważaj, żebyś wow. Mi... Wow, zobaczcie. Na szczęście ja się nie brudzę, to jest plus. No, to jest plus największy. Aha. A, jest. Jeszcze na oczach się też nie brudzę. Na oczach ci się nic nie sypnie. Nic przytrzymam nie wpadnie, ci. Będę twoim asystentem, pozwolisz. Tylko uważaj, żebyś nie przepiłował Dinusia. Patrz, Dinusia nie ten. No nie, tak, takie rzeczy się tym nie piłują. O, no ja nie wiem, plastik też można przepiłować. Wiem. No teraz może natnij w drugą stronę. O tak, tak. W sensie tu? Nie, możesz tak, taki X zrobić. Ej, tak, trójki, dobra. Plusik w sensie. Uważaj się, nie przepiłuj. Wiem. Nie wiem, czy widzieliście na naszym kanale, jak rozwaliliśmy młotkiem. Tak, i pojawił się mały problem, nie będziemy wam spoilerować. To możecie sobie obejrzeć, jak ktoś nie widział, co tam się stało. Ale żyjemy. Mama nas nie ukradła. Dobra, tutaj. Tutaj już coś odpadło. Odpadło, uważaj, bo no tu i coś, jest coś tu mamy, tak. Tutaj jest coś chyba w folice. Dobra. No to teraz
Nie, tam to, bo czekaj, tam coś już, widzisz, tu już jest też kawałek, żebyś tego nie piłował, bo to zniszczysz. Pomóc? Mogę? Mhm, dobra, proszę i już to wyciągnij. Nie mamy ultrażydkiego. Nie mamy? Tak, nie mamy. O, a różowy może jest, tu jest jakaś część, to nie, ty tam się zajmuj. Nie, tylko złote. Piłujesz po plastiku. Oj. Musisz uważać. O, tutaj może. Zobacz, bo tu jest nie ma. Dobra, odciąłem. Tutaj dobra. Już. Ja mam tu chyba jakieś nogi. O, coś złotego zauważyłem tam. Aha. A tu też można złoty skarb trafić? Można. No tak. Ale my nie trafili. Kolejna pszczoła! No nie, już mamy tyle pszczół, ale to otwieraliśmy akurat na naszym, no a wy też trafiliście pszczoły? Nie, wy trafiliście, co wy trafiliście? Nie, wy nie trafiliście u siebie. My nie otwieraliśmy. Wy strażelik co otwieraliście? Daj, znaczy go, te roboty to otwieraliście. Roboty i Minecrafta otwieraliście. Tak, roboty i Minecrafta jednego. No tak, dobra. No to ja nie mam jak odpakowywać, ty będziesz odpakowywać paliki. Ja posprawdzam, o, on ma złote okulary. Niestety, to się pyli i mi się chce kichać. Tu nic nie ma. Stary, mam złote okulary. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. No i tu raczej też nic nie ma. A tu? Na pewno wszystko mamy? Czyli mamy tu, ale nie, tu. Nie mamy tułowia, a jest tu. To weź. Ja ci już dałam. Ty mi dałeś? Mhm. Dobra. Trudno, że to się całe nie zamasza. No trudno, zobaczymy. Co tam z tego będzie, skończymy tego i wyciągamy tamtego z wodinki. Może ja już przyciągnę. Nie, nie, na razie to zanim złóżmy to, pokażmy. Bo nie wiem, czy zauważyliście, jak Oluś otwierał z Leonem, to jednej figurki w ogóle nie złożyli i nie pokazali, jak wygląda pająk. To był pająk. To był pająk, a wy tego nie zrobiliście. Dobra, ja to szybko złożę. Mamy, ale fajne ma te okulary. Ej, pani Hillary, mam złote okulary. A trochę taki, trochę dziewczyński. No co ty? Jak myślisz, to złoto ma z przodu? Weź zobacz w instrukcji i w ogóle zobacz, jak on tu masz. Zobacz, jak on się nazywa. Dobra. Trudno się tak w rękawiczkach odbyć. No, ale teraz rozedrzesz. Co? Rozedrzesz. Nie mam jak. Podrzesz. Nie mam jak. 5+ w ogóle jest. Czyli dla dzieci powyżej 5 lat. I mamy go, pokaż. On jest tu. Rinozaur. Rino. I złote ma z przodu. Trudno się wkłada od razu. Zobaczę, mówię. Czy te rękawiczki są odporne. W sensie tak co? Będę rozkruszać. Ale na co odporne? W sensie tak, czy mi wpadnie. Czy będę miał brudne ręce. No jak dziura ci się nie zrobi, to ci nie wpadnie. Chyba, że wpadnie ci górą. Wiesz? O. Dobra. Olusiu, ja tu będę go montował. Zaraz go pokażemy. A ty weź teraz, proszę bardzo, czekaj, przesuń sobie tu, tylko tu nad tym, tak? Weź sobie, poczekaj, podsunę ci, weź sobie na kolankach, żebyś mógł tu. Patrzymy, ja tu wyciągam z tej złotej wodinki, obtaczam jeszcze, wyciągnij, proszę, masz rękawiczki do tego i stawiaj tu. Dobra, poczekaj, niech skapie. Okej. Trochę im przemokło do rąk. Nie, tak ci się wydaje. No dobra, rozwalaj Olusiu dalej. Ja muszę. Dobra. Martwę, że tak. Uwaga! Powiem. Zobaczymy, jakie to jest konsystencja. 3, 4. Wow. Łatwiej się piłuje? Wiele. A tak szybko. Okej, okay, tylko uważaj, staraj się to trzymać, żeby ci się nie przesuwało. Tu jest mięciutkie, bo to się najbardziej. A najbardziej, no bo było, to było w wodzie, a to, no tak. Ta góra nie była w wodzie. Ale i tak trochę się połączyłam. O! Coś jest złotego! No pokaż widzą, pokaż, bo oni nie złotego. Widzą. Złotego. Nie, nie, się... tak patrz, tak musisz. Widzisz? To dinozaury nie mają broni. Nie mają dinozaury. A to jest łowca, nie dinozaur. Aha, no to mamy złotego strażackiego. Tak? Myślisz? Ciekawe, czy tego co my trafiliśmy. A my trafiliśmy jednego i drugiego u nas. A nie, to jest złota broń. Jak? A, bo to jest... Nie, a bo to nie, nie gdzie jest masz, to. Gdzie masz kartki? Jezu, tutaj są. Bo to nie jest to. Pokaż jaka broń. Nie. Czy nie zdradzamy na razie, który. Nie zdradzam, chłopca. Nie, dobra. Nie patrz. Nie, dobra, nie patrzę. Taka nie jest patrzę. Patrz, taka. Widzowie, pokażę. Taka kula z kulcami? Nie, to czekajcie. Ja to obczyszczę. Ja tutaj. Troszkę. Patrz, tata.
Poczekaj. No. No to się tak łatwo. Ty, to wygląda jak taki but na łańcuchu. Tak. Ja w ogóle na początku myślałam, że to jest noga. A, że to jest noga. I dlatego pomyślałem, że to jest złoty. Aha. Królu złoty. O, w końcu mi się udało włożyć nogę. Trochę to trwało, ale się udało. No to ja otwieram od tyłu. Od tyłu. Zobacz, tata. Jak to się kruszy. No widzę, fajnie. No dlatego jest na instrukcji pokazane. Namoczona. Żeby namoczyć. Oj, prysło. No dawaj, co nosek cię spędzi? No bo no to się znowu trochę sypie. No znowu. Dobrze, że teraz tym po swoim odcinku to ty sprzątasz. No jak ha. Uważaj, bo piłujesz pewnie po robocie. Już czujesz, że coś po plastiku jedziesz. Tak, widzisz tam jest. No to ja już rozerwać, czyszczę. No to próbuj rozerwać. A nie, złoty. I przepołowałeś na pół. E co? No nie, zepsuł. Nie, to jest głowa. No nie, przepiłował głowę na pół. O matko, Bońka ci sochowska. Nie no, żartuję. O kurwa, luka. Nogę nie, nie na tą stronę ułożę. O dobra, tutaj jest kapsuła. No to wyciągaj ją. O właśnie, bo jeszcze nie trafiliśmy złotego jajka. No właśnie. Nawet w dużym, a nie, w dużym zestawie mieliśmy złote jajko? Nie. Też nie trafiliśmy? Nie. Czyli z Dino Gold nie trafiliśmy złota. Aha. Znaczy trafiliśmy złote figurki, tak? Tak, i to trzy. Brakuje nam jednej. Małego dinozaura nam brakuje. No to otworzy, bo ja nie mogę w tych rękawiczkach. Dobra, zaraz otworzy, na razie montuję. O, to szybko poszło. Dobra. Mały dino, mi się udało. Poczekaj, Olusiu, pokażemy. Dobra. Mały dino, udało się. Zobaczcie, jak to dziecko wygląda. Blue. Trochę tak, a to jest kościotrupek taki. On jest z kości zrobiony, zobacz, przyjrzyj się. Tak. Jak kości by to były. No bo tata wszystkie no tak, to są zrobione z kości. Co ty gadasz za głupoty? Nie, nieprawda. Nie to! Bo... Też nieprawda. Też nieprawda. A może i prawda. Nie wiem, napiszcie w komentarzu Olusiowi, jeżeli będzie można, bo YouTube wyłącza komentarze. Ja, no jak jest coś... klucz, jest klucz pierwszy. Jest klucz. Pierwszy klucz mamy. Pierwszy klucz. Klucz jest do otwarcia skrzyneczki. Jestem ciekawy, czy by zadziałał ten klucz od innych skrzyń. No pewno, bo one są wszystkie tak, takie same. Tak, raczej tak. I w ogóle taka ciekawostka, jak to namoczycie, to robi się z tego taki trochę piasek. Tak, tak. I można z tym go kleić. Daj go opłuczę, tak? Opłucz. Dawaj tak następne ale części. No to się... To jest naprawdę takie fajne w ogóle uczucie, naprawdę, jakbym takiej płaskiej wody dotykał. Płaskiej wody? W sensie, że wody, wiesz, wody tak, dla ochłody. Że wiesz, by było gdzieś tyle wody. Aha. I bym ja tak wsadzał rękę. Ty, ale fajny ten łowca. Jeden z fajniejszych. Naprawdę fajny. To jest jeszcze jego główka chyba. To jest główka. Łowca, który... Uuu, to jest czarny. No tak, ty nie widziałeś? Albo to jest tarfisz. Taskin. Ale fajny. Taskin. Tato. No, mówiłem ci. On ma fajną głowę. Ole, tak, to jest Unclox. Tato. Unclox. Zaraz wam pokażę. To zobaczcie, jak on ma fajną głowę. Ja. Z tymi złotymi elementami. Czadzior. Nie z tej strony. On z tej strony ma głowę. Nie, to jest tył. Zaraz zobaczysz, że się wiesz. A, dobra. Ale jeszcze klucz drugi. Jaki drugi klucz? No, drugi klucz do skrzyni. Nie, to jest A właśnie nie, to do jest skrzyni. Jeden. To już chyba wszystko. Broń mamy, broń. Głowę mamy, tuf mamy i jajo. I teraz pytanie, czy trafimy złoto. Możesz rozwalić, żeby zobaczyć. Nie, no to jest taki fajny. Nie zazdroszę tym rękawiczkom. A jednak przypiłowałeś trochę, zobaczcie. Pokaż, pokaż. Niestety uszkodził troszkę mu nosa. Pokaż, tatuś. Przypiłował, więc musicie uważać przy otwieraniu. Widzisz? Zrobiłeś mu dziurkę w nosie. Gdzie? No tu. Tu, nie widzisz? Bez okularów. Każdy ma dziurkę w nosie. Tak. Tak wygląda, jakby mu gil wychodził. I gilocha mu wyciągnął. No to śmiesznie. No to śmiesznie ci to wyszło. Ale musicie uważać, bo jakby przepiłował bardziej. Uuu, ale czadzior. Trochę jak z mitologii greckiej. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Pokaż. Proszę. No no chłopie, stań. O, ekstra. Czyli mam... Ale no go nie przewracaj. Mamy łowcę, który zwie się Unclox. Aż muszę se smartnąć w takim razie. Ja
muszę. I mamy dinozaura, który zwie się Rinozaur. I teraz najfajniejszy moment. I uwaga, najpierw to rozwalasz, bo to rozwal tak, żeby widzowie widzieli. Wiem. Ale teraz co ci zasłaniają i te wszystkie bryły i to wszystko musisz przesuwać sobie. Ale już nie widzą widzowie. Dobra, ja rozwalam tutaj. Dobra, rozwalaj, a ja przymontuję. Moja koszulka umiera. No to świetnie. No widzisz to, to ja tak kładę. No tak to jest. Czyli bez koszulki musisz nagle. Zobacz, czadzior jest ten. Łowca. Poczekaj, przesuń się. Zobacz. To jest folii czy nie? Bo to jest nie folii, daj. Tak. No to ja chcę włożyć klucz. Dobra. Gdzie jest klucz? Ale już widać, niestety mogli troszkę pomyśleć, żeby nie było widać, a już widać, że w środku nie jest złota. A dobra, nie ma złota. No klucz gdzie masz? No ty miałeś w ręku. Nie miałem. Miałeś, tu jest. Proszę klucz, otwieraj, czyń honory. Proszę bardzo. Nachyl się tu do widzów. Ciekawe jaki żółty, bo już widać. No dobra, niestety. Ale zobaczymy co, może którego jeszcze nie mamy. Uwaga. Mam nadzieję, że nie kolejna pszczoła. Otwierasz? Poczekaj. Gdzie widzowie? Jest. I żółtego ślimaka. Jej. Ślimaczek, ślimak. Nie szkodzi, ale... Napiszcie rip w komentarzach. Jeżeli będzie można. Hashtag rip koszulka. Rip koszulka. Okej, okay, super Osko. Dziękuję za zaproszenie na twój kanał. Fajnie ci się towarzyszyło, asystowało. Bałagan jak zwykle wielki. Nie, ale nie, brudnie. Dobra. No co ja się żegnam? Ty się żegnaj z widzami. To i widzowie, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, łapeczek pełną dla Olusia Ponczusia. A my się z wami żegnamy. Mówimy na raz.